Wesoła, stolicy polskiej Sarkozy! Szanowni Państwo, przyszli mi oglądać sportowców, dlatego prosimy tych, którzy robią zdjęcia, że pozwolimy w tym naszym wysokim. Bardzo prosimy. Przejdźcie bliżej, tu na samych krajach naszej estrady. Proszę Państwa, dziękujemy naszym wspaniałym sportowcom, najwyższym sportowcom. Dziękujemy bardzo. Brawami, proszę bardzo. Bardzo dziękujemy trenerowi, panu Kowalowi. Serdeczne dzięki. Dziękujemy sponsorom. Dziękujemy sponsorom. Dziękujemy panu Adamowi Góralowi, z całego serca dziękujemy. I powiem, że wczoraj wierzyliśmy, że mecz będzie wygrany, ale oczywiście była niepewność, mimo to tu na rynku oglądało na Telebimie tysiące ludzi. I stało się tak, że byliście wspaniali, że wytłukliście tych naszych przeciwników. Szczególnie te gwoździe były tak wbijane, że wbijały ich w podłogę. Bardzo Wam za to dziękujemy. Dziękujemy przede wszystkim wspaniałym naszym kibicom. Rzeszów Mistrze, dziękujemy prezesowi Górskiemu, działaczom siatkówki rzeszowskiej. Serdeczne dzięki. Brawa dla działaczy, którzy poświęcają czas, jeżdżą na mecze, przygotowują wszelkie imprezy. Żebym dużo nie mówił, podsuwa mi tutaj mój asystent puchar, który chcemy wręczyć kapitanowi drużyny, panu Akremowi. Bardzo dziękuję. Prezydenta miasta Rzeszowa, trener mistrzów Polski Andrzej Kowa, jako powiedzmy jej przedstawiciel, serdecznie Wam podziękować za ten trudny dla nas sezon, ale skończony niesamowitą radością i tym upewnionym złotym medalem. Mieliśmy wiele ciężkich, trudnych chwil, ale skończyliśmy tak, jak powinniśmy to zrobić. Chciałem serdecznie podziękować Wam. Na myśl mi się tutaj teraz tak przychodzi, szczególnie piąty set meczu ze Skrą, gdzie po czwartym trudnym podnieście się. Trzymajcie dalej za nas kciuki. Myślę, że w kolejnych latach również bardzo byśmy chcieli się spotykać w takiej chwili i w takiej sytuacji. Dziękuję jeszcze raz za cały sezon. Mistrz!
Mistrzów Polski! Dziękuję bardzo za to wsparcie przez cały sezon, co miała nasza drużyna. Dzisiaj pokazaliśmy, że Wilk mocniejszy od kozła. I bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy to, że w następnym roku my będziemy znowu ćwiczyć. Misz, Resowia! Komendant miejski policji ma dla nas niespodziankę. Witam serdecznie Państwa. To tak, policja też się bawi z Wami, jak Wy jako kibice, którzy jesteście najwspanialsi na świecie. Ja tu chciałem tego policjanta mojego jako kibica siatkówki przekazać kapitanowi drużyny, tak dla drużyny, jak i dla najwspanialszych kibiców i działaczy siatkówki w Rzeszowie na świecie. I teraz Liga Mistrzów wygrana! Mistrzostwo Polski, Andrzej Kowal! Alek Akrem! Piotrek Nowakowski!